Witam serdecznie. Ja jestem Filip. Ja też. A to jest nasz podcast FND. Witamy. Byłeś na czymś w kinie ostatnio, Filip? tak. Dobra, nie będziemy udawać. Oboje byliśmy na Jokerze. Jak zresztą widać. I chcielibyśmy właśnie zacząć parę słów powiedzieć od nas właśnie o obejrzanym filmie, kilka przemyśleń i ostrzegamy na wstępie, że będzie to rozmowa ze spoilerami. Minęły 2 tygodnie, więc to jest wystarczająco długi czas, żeby obejrzeć ten film. Dokładnie, dokładnie tak. Dobrze, zacznijmy od tego, jak ci się podobał nowy Joker? Jeżeli porównać go z innymi Jokerami, z innych filmów Batmana chociaż, to było to coś nowego. To nie był typowy Joker, który był w filmach Batmana. Który był typowym takim mastermindem, tak? Znaczy evil mindem właściwie, który byłby za jakimiś potężniejszymi zbrodniami. Ciekawe jest to, że w tym filmie był przedstawiony człowiek, prawdziwy człowiek z problemami. Nie wiem jak ty, ale ja podczas oglądania miałem myśli, że kurczę, ile można wycisnąć z takiej serialowej postaci? Serialowej, przepraszam. Przerwa, sorry. Wracając, nie wiem, czy to będzie dalej. No, kontynuuję. Dobra. Lekka przerwa techniczna. Kontynuując. Ja oglądając ten film w głowie miałem to, że kurczę, ile z tych historii komiksowych udało się wycisnąć historii głębszych. Oczywiście nikt nie mówi, że dzisiejszy komiks nie jest głęboki, bo są takie komiksy i mamy na to wiele, wiele przykładów. Ale chodzi mi o genezę tego gatunku jako rozrywka, często traktowana jako rozrywka dla dzieci. A w tym momencie to już zaczyna być coś więcej. Oglądając ten film warto zwrócić uwagę, że przede wszystkim to jest bardzo dobry dramat traktujący o chorobie psychicznej. Nie tylko o chorobie psychicznej, tak samo o problemach społecznych, co widać w sumie, co się dzieje w samym Gotham. Tak, można powiedzieć, że nie do końca wiemy, jak to wygląda w Stanach, ale wiele społeczeństw każdego dnia po prostu się sypie. No, może nie każdego dnia, ale co jakiś czas słyszy się, czy to ostatnio bodajże Wenezuela? No w każdym razie chodzi mi o wydarzenia, o protesty, które się dzieją. Niedawno słyszeliśmy też na przykład o Hiszpanii, gdzie były protesty akurat w Katalonii. Coś takiego, jak zobaczyliśmy w Jokerze, może się każdego dnia zdarzyć i niekoniecznie musi za tym stać jakiś geniusz zbrodni. Jak byś w swoim rankingu ulubionych Jokerów umieścił tego nowego? Mieliśmy tak, Nicholsona. Z tych oczywiście bardziej, powiedzmy, docenianych. Był oczywiście jeszcze ten pierwszy serialowy. Ja zupełnie nie pamiętam, jak dokładnie, on się nazywa. Ja też pamiętam tylko Jokerów, którzy występowali w filmach. Tak. To był tak, Jack Nicholson. Na pewno. Heath Ledger. Tak. Jared Leto. Tak. No i nie potrafię spamiętać prawdę imienia. Jacqueline Phoenix? No właśnie, nie wiem jak przeczytać do końca jego imię. Sprawdzałem, tak. Joaquin Phoenix chyba się czyta, jeżeli dobrze też pamiętam. Też mi się tak wydaje, że to jest Joaquin. To jeżeli miałbym po jakoś mały ranking Jokerów. Ranking, ciężko mi trochę usklasyfikować Jareda, bo nie oglądałem Legionu Samobójców. Prawda. No ale do pomijmy go, bo akurat jego nie widziałem, więc jego nie będę uwzględniał w tym rankingu. To jeżeli tak ma być, no to niech będzie Jack Nicholson jako trzeci. Aha. Potem i tutaj mam problem, jeżeli chodzi o pierwsze miejsce. I Phoenixa, Jackina, Phoenixa, dlatego że ich geneza jest trochę inna. I tu trzeba było jeszcze rozpatrzeć to trochę. No, biorąc pod uwagę zwłaszcza to, że geneza ledgerowskiego Jokera była nieznana. Przypomnijmy, że za każdym razem on opowiadał inną historię, tak? Tak, i tutaj trzeba było pospekulować trochę, która mogła być prawdziwa, czy w ogóle jakokolwiek. Którakolwiek z jego historii była prawdziwa. Prawdopodobnie nie. Tak zawsze ja to odczuwałem. Ja bym chciał jeszcze do tego rankingu dodać Marka Hamilla. Który, w kreskówce. Tak. Tak.
Tutaj też można go uwzględnić w rankingu. Jako mocny aktor głosowy myślę, że też zasługuje na miejsce. Z czego tutaj ja bym postawił i ciężko mi tutaj stwierdzić, no z mojej perspektywy ranking jest trochę ciężki do ustalenia, w związku z tym, że każdy ten Joker był inny i można by powiedzieć, że każdy z tych Jokerów był Jokerem na miarę swoich czasów, tak? Przypomnijmy sobie Ledgera, który był też psychopatą, ale przy okazji był na tyle psychicznie sprawny, że był w stanie zaplanowywać różne przewroty, tak? Chociażby. Było ciężko rozgryźć, bo stwierdził. Nie był przewidywalny, to tak. On grał Jokera, który by ciężko było przewidzieć, co on za chwilę zrobi. Twierdził, że jest gościem bez planu, kiedy ewidentnie jakieś tam plany miał, tak? Dalej, Nicholson. On był taki bardzo komiksowy, mógłbym stwierdzić, że on rzeczywiście. Tak, on odgrywał raczej rolę takiego typowego Jokera z komiksu, z tych wczesnych lat. Tak. Bo no, teraz jest dużo więcej wariacji jego jakby charakteru. No, warto też wspomnieć o tym, że sam świat komiksowy się zmienia. I mamy tutaj, pomijając Marka Hamilla, który był, wydaje mi się, że jednak kreskówki są najlepszymi odwzorowaniami komiksów i najłatwiej to zrobić, w związku z tym, że jest to film rysunkowy, tak? Wrzućmy tutaj Jokera z naszych czasów i skupmy się na nich. Joker z naszych czasów jest człowiekiem, który ma zaburzenie, że w sytuacjach stresowych się po prostu śmieje. Ten śmiech nie jest wymuszony, ani czasami nie dzieją się rzeczy zabawne. To jest zaburzenie neurologiczne. W naszych czasach ludzie żyją nawet z takimi zaburzeniami. Tak. To nie jest nic wymyślonego. Jest to człowiek, który jest kompletnie pogubiony, który zmaga się sam ze sobą, jest przy stałej opiece psychiatrycznej, psychologicznej i nagle się z tego wyłamuje. Po prostu chce w jakiś sposób uzyskać sprawiedliwość na ludziach, którzy go skrzywdzili. Myślę, że to jest dobry Joker na nasze czasy, biorąc pod uwagę to, że wszyscy zaczynają mieć wszystko w dupie i skupiać się coraz bardziej na sobie, tak? Chodzi o to, że mimo tego, że nasz Joker jest indywidualistą, to taka osoba, indywidualista, w naszym poczuciu, w takich braku, żyjemy w bardzo dostatnich, bardzo dobrych czasach i ludzie nie mają swoich wojen, więc taki człowiek zaczyna taką wojnę nam wywoływać, zaczyna ją wprowadzać, mimo że za tym nie stoi, że jest to trochę przypadek, to on to robi. Więc tak to pokazuje, że jest to swego rodzaju trochę przypadek, trochę działanie ludzkie, jest to rodzaj przypadkowego antybohatera w tym przypadku. Skupiając się jeszcze na samym kinie, jest to bardzo mocne kino. Wczoraj przeczytałem, że właśnie, znaczy wczoraj? Dzisiaj przeczytałem, że właśnie Joker pobił pod względem filmów dla dorosłych Deadpoola i stał się najlepiej zarabiającym filmem dla dorosłych w historii. Znaczy on zaraz po premierze bardzo szybko przekroczył budżet Office Boxa chyba, nie wiem, Office Box to jest budżet na film, to się tak nazywa? Nie jestem pewien, ale sam budżet, który poszedł na stworzenie filmu, został przekroczony 10-krotnie. Bo to nie był film, który miał jakieś spektakularne efekty specjalne. To była prosta historia, trochę taka brudna, trochę szara, a la kino z lat 90. jakieś. Tak, to nie jest film dla wszystkich, to jest film mroczny. Tak, bardzo mroczny, bardzo dosłowny. Jedną z moich ulubionych scen była scena z Karłem, tak? Gdzie nasz bohater Arthur Fleck, chociaż nie można mówić, że jest to Arthur Fleck, ale o tym dowiecie się oglądając sam film. Sami się na to zdecydowaliście, ostrzegaliśmy, że są spoilery. Arthur Fleck morduje kumpla swojego z pracy nożyczkami, tak? Jest to wszystko pokazane. Dobry kumpel to nie był. To no, już jest inna kwestia. Może trochę na to zasłużył, może nie, no, ale no, mimo wszystko to była scena no, dosyć, myślę, że kontrowersyjna. Myślę, że dużo osób to no, jednak jakoś wstrząsło. Tak. Osobami. Dodatkowo
Z jednej strony Joker w tym filmie jest taką chaotyczną siłą, która chce siać zamęt, a z drugiej strony był to człowiek, który nie skrzywdził nikogo, kto by go wcześniej nie skrzywdził, tak? No raczej, jeżeli chodzi o to, co się działo w czasie seansu, to tak, nie zauważyłem, żeby on skrzywdził przypadkową osobę. Chyba, że pod koniec swoją terapeutkę. Tak, to ta ostatnia scena. Ale ona to nie jest scena jednoznaczna, tak? No to działo się chyba po jakimś czasie już, więc nie wiadomo, co się między tą sceną, końcem filmu działo, między... Przed ostatnią sceną o ostatnim działu. No, tak. Bo to jest taki jest przeskok czasowy chyba paru miesięcy. Ciężko powiedzieć. Dość spory. Co w związku z kontynuacją? Myślisz, że ten film potrzebuje kontynuacji bezpośredniej Joker 2? Wiesz co, ja myślę nawet, że seria takich filmów była całkiem ciekawa. Takich mrocznych filmów opowiadających nawet... czy poruszających różne tematy społeczne. Tak, w tym przypadku tutaj w Jokerze. W związku z tym, że Joker jest bardzo ludzki i on naprawdę, można zrozumieć jego motywację w tym, co robi. Jest oczywiście człowiekiem szalonym, z problemami, ale w każdym przypadku jesteśmy jego zbrodnie w stanie uzasadnić, tak? Czy tutaj ten Joker akurat wzbudzał różne emocje? Były momenty, gdzie się mu współczuło, były momenty, gdzie go nienawidziłeś, chociaż może bardziej nienawidziłeś, bałeś się go. Tak, to raczej to jest dobre słowo. No i tutaj było czuć, że to nie jest Joker z komiksu, gdzie wiesz, że on za chwilę coś może... no tam nie było przedstawiony w postaci ludzi, nie był w ludzki sposób przedstawiony. To było wiadomo, że to jest Joker, czyli szalona tak. Postać, która rozszerza anarchię i zbrodnie. Przy okazji jakimś przywódcą gangu ludzi w maskach. Zawsze tak było, tak. Że on obrabiał banki albo robił coś innego. Tutaj lista jego ofiar jest naprawdę niewielka. Jedyne, co robi, to on wzbudza rozruchy w mieście, tak? Tak. On jakby Będąc sobą. Tutaj stał się bohaterem ludu. Tak. Tutaj przez te problemy, które działy się w mieście, ta biedniejsza część społeczeństwa zobaczyła w nim jakiś wzorzec, który przeciwstawia się bogatym. Chce coś zmienić. No i widać pod koniec filmu, do czego to doprowadza. Prawda jest taka, że w tym filmie ludzie tak naprawdę tworzą Jokera i nie mówię tylko o ludziach, którzy go skrzywdzili, tylko ludzie, którzy potrzebują tego symbolu i jakiegoś usprawiedliwienia może do swojej walki przeciwko elitom i czemuś takiemu. Wracając do kontynuacji. Seria filmów, niekoniecznie o Jokerze. Uważam, że akurat Joker jest filmem skończonym i ciekaw bym był, bo oczywiście były nawiązania do Batmana, bo nie dało się tego filmu zrobić. Do kilku komiksów też. Może nie wszystkie znam, ale wiem, że na pewno było to nawiązanie samo to wystąpienie jego w TV show. Tak. To było nawiązanie do komiksu Killing Joke. Chyba tak. Z tego co wiem, przyznaję się, że nie czytałem. Jednego chyba z najlepszych komiksów, jeżeli chodzi o przedstawienie Jokera. Tak przynajmniej było cenne. I było głośno dosyć parę lat temu, 2-3 lata temu o animacji. Był film animowany, przedstawiający właśnie historię z tego komiksu. Też się przyznam, że nie oglądałem całości. Obejrzałem wyrywki tego filmu. Szczerze żałuję, że teraz go nie obejrzałem. Może bym więcej wyłapał jakichś momentów z samego filmu z Jokera. Może coś więcej, jakichś nawiązań było. Zanotować sobie do odrobienia Killing Joke. No tak, no i właśnie. Uważam, że to byłby świetny film, Joker, byłby genezą nowego Batmana. Nowego, zrobionego od podstaw w mrocznym klimacie DC, tak jak seria Mrocznego Rycerza, która do tej pory uważam jest najlepszym i chyba do tej pory, nie wiem, czy najlepiej nie zarabiającym serią filmów DC. Nie powiem ci, bo nie mam pojęcia, ale może tak być. Mogę się mylić, to jest disclaimer,
ale... Znaczy tutaj to już by nie był Batman taki jako film akcji dla wszystkich, powiedzmy. Tak, i uważam... Tylko to był film kategorii R, czyli tak. Już dla dorosłych. I uważam, że właśnie w tą stronę powinno iść DC. Żeby odejść od tych grzecznych trochę naśladowań Jokera, gdzie widać, przepraszam, nie Jokera, tylko Marvela, gdzie widać, że oni próbują trochę to robić, ale nie, to jest, to jeszcze nie jest ta odwaga i zamiast skupiać się na dzieciach i nastolatkach, żeby ten film był familijny dla wszystkich, tak jak wiadomo, Disney przejął Marvel i tak jest. No, do tego dążą, żeby wszystko było raczej grzecznione. Tak, to stopniu. Uważam, że może to być dobra tendencja dla DC, żeby poszli w drugą stronę. Z tego brudnego, rzeczywistego Jokera powinien urodzić się nowy, brudny, rzeczywisty Batman, a z tego Batmana może Liga Sprawiedliwych? Być może. No, jeżeli by poszli w tym kierunku, no to jest sporo historii, które można opowiedzieć w inny, bardzo, nie jest zbyt... Znaczy, sama seria komiksów DC przedstawia różne historie, nie, niekoniecznie są to komiksy przeznaczone tylko dla dzieci. Są też tak. Historie bardziej mroczne, bardziej krwawe, nie przeznaczone dla wszystkich. Przede wszystkim w komiksach DC ci ludzie rzeczywiście giną, a nie rozsypują się w proch. Giną od uderzenia nożem, giną od zastrzelenia. Tam się dużo dzieje. Także według mnie kontynuacja Jokera niekoniecznie. Inne filmy z serii Black Label, do której ma się odnosić Joker, przynajmniej tak słyszałem, że takie jest założenie, i może historia Two-Face'a, może jakaś inna alternatywna historia Poison Ivy. Myślę, że to byłby dobry krok i na pewno wejście w takie bardziej dorosłe kino DC mogłoby przywrócić mu świetność, bo jak wiemy, na razie notuje jedynie spadki z wyjątkami. Trafiają się filmy troszkę lepsze od średniej, ale mimo wszystko to nie jest... No tutaj porównuję może trochę... Może nie bardzo... Nie jest to dobre porównanie, jeżeli chodzi o filmy Marvela, bo... no jednak się troszkę różnią. Zdecydowanie. Ale... no sam ten Joker nie jest bezpośrednio powiązany z DC. Tak. W sensie, uniwersum, tak? Bohater jest wzięty po prostu z serii komiksów DC, ale takiej historii w ten sposób chyba żaden komiks nie był powiedziany. To historia była po prostu ludzka. No. Tak, dosłowna. Dosłownie. To co, podsumowując. Polecamy pójść do kina. Ja bym z chęcią poszedł jeszcze raz, żeby wszystkie smaczki chwytać. Przy okazji do zalet filmu można zaliczyć pracę kamery. Świetna kreacja Joaquina Phoenixa, który bardzo dużo improwizował. Sama scena z lodówką jest ponoć improwizowana, a była, uważam, świetna. I co? To uważam, że to jest bardzo dobry Joker na miarę naszych czasów, z którego DC może odzyskać swoją świetność. A co ciekawe, na początku filmu nie ma nawet loga DC. Trochę to jest odcięte. To jest powiązane. Jakby ktoś nie oglądał żadnych filmów z DC, nie miał w ogóle pojęcia, kim jest Batman, Joker, to równie dobrze ten film mógłby się inaczej nazywać. Tak. Tak jak mówią ludzie, mógłby się równie dobrze nazywać Arthur po prostu. Mhm. Jak myślisz, na jaką platformę trafi? Joker po kinie? No szczerze powiedziawszy mam problem do tego, że z tych platform streamingowych jest na tyle dużo, że jeszcze dodatkowo teraz dochodzi Disney. Jeżeli miałbym strzelać, to byłby to HBO albo Netflix, czyli dwie największe platformy w tej chwili. No z czego wydaje mi się, że może HBO mieć pierwszeństwo. Prawdopodobnie no wszystko zależy, kto da więcej od tego. No ale już nawiązując do Netflixa. Ostatnio pojawiła się wiadomość w internecie na temat tego, że Netflix ma ograniczyć możliwość współdzielenia swojego konta z innymi osobami. Dlatego, że
No niestety, ale Netflix traci na tym, że jedna osoba kupuje, a pięć z niej korzysta, czy cztery osoby. No to jest dla nich spora strata pieniędzy. Znaczy, wydaje mi się, że dla nich głównym problemem to jest przede wszystkim to, że nie to, że korzysta wiele osób, bo o to chodzi, żeby na paru urządzeniach korzystać, tylko że ludzie są sprytni i się po prostu składają na to. Nie wiem, ty się składasz na Netflixa? No, ja się składam ze znajomymi, w pięć osób się składam. No dokładnie, ja mam tak skoro samo. Skoro dają taką możliwość, no to się korzysta, na, że Polak potrafi wykombinować tak, żeby jak najmniej zapłacić, a jak najlepiej skorzystać, no to... To tak to wygląda. No tak samo, na tej samej zasadzie Netflix w jednym, jako jeden z niewielu krajów w Polsce zablokował darmowy 30-miesięczny. Trzydziestodniowy okres próbny. No. Powiedziałem miesięczny, przepraszam. No miesięczny, 30-dniowy to jest to samo. Tak, ale powiedziałem 30-miesięczny chyba niechcący. Tak? Nieważne. Tak, został zablokowany w Polsce i to na stałe, w związku z tym, że ludzie tego nadużywali. I ja jestem okej, ja jestem za. W związku z tym, że ludzie naprawdę tego nadużywają. Tak, no były tworzone fałszywe konta tylko po to, żeby je potem sprzedać. Tak. Na Allegro czy na jakimś innym serwisie opcyjnym. Są właśnie tak zwani Janusze biznesu, którzy z tego kręcili no, Netflix za darmo, tak? Przez parę miesięcy zakładali nowe konta nagminnie, bo to nic nie kosztuje w większości przypadków teraz. Po czym je likwidowali po pewnym czasie. No ale to już takie skrajne przypadki. Zwykle jest tak, że po prostu mamy dwie, trzy karty, z których możemy korzystać i je ludzie wykorzystywali. No to jak już ktoś ma taką możliwość, to jest dobra opcja, ale no jeżeli ktoś specjalnie robi to, żeby potem jeszcze zysk z tego mieć, no to już jest, to powiedziałbym, już że chora sytuacja wręcz. Nie? Korzystasz na czymś, na jakichś bonusach, które ci udostępnia jakiś serwis. Tak, ale wróćmy jeszcze do tematu tego blokowania kont, bo to ma być na zasadzie tego, że jeśli będziemy korzystać z odległych IP, to będzie nam blokować. Tylko tak, jeżeli się korzysta, chyba to będzie na zasadzie takiej, że jeżeli jest urządzenie podpięte do jednego IP, do jednego routera, choć albo przynajmniej jest w pobliżu, to chyba wtedy nie będzie problemu, jeżeli to będą różnice paru set kilometrów, no to jednak... I tutaj znowu jest kolejny problem, bo przecież możesz zabrać swoje urządzenie i korzystać na innym Wi-Fi, a to dalej jesteś ty, prawda? Ciekawe jest, tak, jak będą to chcieli weryfikować. No właśnie, to jest problem. Pierwsza myśl to jest faktycznie to korzystanie na jednym routerze z urządzeń, ale w jaki sposób chcą to weryfikować, nie jestem pewien, czy będą. W tej chwili przysyłają maile, że ktoś się zalogował na twoje konto. No ale no to... No tak, no jak... To tylko masz informacje dla siebie. Tak, ale... że nowe urządzenie się loguje, sprawdź sobie konto, ale w większości przypadków ty o wszystkim wiesz. No, no tak. Właśnie. No, ale oni muszą pobierać jakąś informację, że no jednak korzysta z tego więcej niż jedna osoba czy dwie. No tak, tylko znowu, no cały czas będzie problem, uważam, z tym jakimś tam poznawaniem, kto jest kim, bo co... 30 kilometrów dalej to już nie jesteś chyba, ty? Chyba, że zwiększą ograniczenie co do używania urządzeń. Że będzie można korzystać z jednego urządzenia mobilnego, z jednej konsoli, z jednego telewizora, smart TV. No ale to chyba na tym... Z jednego PC-ta, laptopa. Ale to na tym polegają chyba plany przecież te... To, że płacisz więcej, to jest między innymi, no oprócz jakości, tak? Jakości materiału. To płacisz za to, że możesz używać jednocześnie na pięciu urządzeniach. No tak, możesz korzystać z trzech urządzeń, powiedzmy jednocześnie, ale to będą jedne konkretne urządzenia, czyli jeden telefon, nie więcej niż dwa, trzy telefony. No to będzie to, znowu to nie będzie bez sensu, bo znowu jakby ktoś chciał na przykład oglądać na dwóch telefonach, to będzie miał to zablokowane. No ale w jakiś sposób, chyba że będzie powiedzmy pięć urządzeń do jednego konta przypisanych. Na przykład trzy telefony, jeden PC i jedna konsola. I nie można więcej przypisać, bo jest ograniczenie. No nie może wiem. Może będzie ilość urządzeń przypisanych do konta, czyli tam pięć urządzeń na konto i żadnej więcej. No ja do tej pory właśnie tak korzystałem, na tej samej zasadzie działa NC+. Może Netflix pójdzie w to rozwiązanie, bo korzystam do tej pory jeszcze z tej platformy, kanal plusowo HBO, to jest połączone w niektórych miejscach i elementach, i tam rzeczywiście musisz zarejestrować oczywiście internetowo swoje urządzenie. Masz limit pięciu urządzeń,
I jak chcesz dodać jakieś inne, no to musisz w zamian jedno wyrzucić. Jeśli tak by to wyglądało, nie byłoby to złe. Miejmy nadzieję, że Netflix pójdzie w tą stronę, bo ja inaczej tego nie widzę. To jest chyba najprostsze rozwiązanie. Myślę, że chyba raczej w to pójdą, no bo korzystanie z urządzeń przy jednym IP to jest żadne rozwiązanie i to jest do tego bardzo głupie. No, bardzo ograniczające. Bardzo ograniczające możliwość użytkowania po prostu konta. No, przypisanie 5 urządzeń czy tam iluś w zależności od pakietu to jest chyba najlepsze rozwiązanie. Tak mi się wydaje, że rzeczywiście w taki sposób powinien to Netflix rozwiązać. Kontynuując temat Netflixa, ostatnio pojawiło się opracowanie, gdzie eksperci stwierdzają, że traci pieniądze i będzie tracił klientów w związku z tym, że w przeciągu miesiąca chyba wychodzą nowe platformy, albo w przeciągu kilku miesięcy na pewno wchodzą nowe platformy na rynek, między innymi Disney+, który może stanowić dużą konkurencję, w związku z tym, że ten rynek swoich produkcji, a przy okazji wiele uniwersum, między innymi Gwiezdne Wojny i Marvela, bohaterów. No Netflix straci tutaj pakiet paru filmów, bo u nich też były... Czasem pojawiały się niektóre filmy, na przykład od Disneya. Nawet sama kwestia takich seriali jak Daredevil, Jessica Jones. Ten. Punisher też był Disneya? Nie. Punisher, tak, to też jest Marvela. A no tak, przecież Marvel jest, no tak. Punisher i to chyba było Iron Fist? Tak, i Iron Fist. I jeszcze Luke Cage. Mnóstwo. Było tych seriali dużo. Defendersi chyba jeszcze. I nie wiadomo, jeszcze. Czy tego Netflix nie straci na stałe. Pojawiały... Nie tylko Netflix, no HBO też straci. No tak, już są filmy Marvela wszystkie praktycznie. I to bardzo niedługo po premierze. No, w tej chwili jest dostępny chyba Kapitan Marvel. Tak. No i... Teraz jak tylko wyjdzie ta platforma streamingowa od Disneya, no to mam... Znaczy pewnie będzie jakiś okres przejściowy. Będzie jakiś okres przejściowy na pewno, no ale potem będzie się pojawiać tylko na Disneyu. Chyba, że no jakieś licencje będą wykupować te strony streamingowe. Chociaż pewnie to też będzie więcej kosztowało. No i pojawia się to zagrożenie. Przy okazji jakaś unowocześniona wersja HBO ma wyjść, chyba HBO Max, o ile kojarzę. Tak, ma coś wyjść. I coś jeszcze było. Ale ja już nie pamiętam. Nie mam pojęcia. Słyszałem tylko o Disneyu i faktycznie o HBO. Zaraz będę mądry. Tylko nie wiem, jak to ma wyglądać z tym HBO. Wyjdzie druga platforma, ale na czym to ma polegać? Nie wiem. Właściwie... Będzie droższa i co? No, masz dostęp szybciej do jakiegoś filmu? Czy? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Tylko słyszałem o wyjściu tej platformy i o utracie klientów przez HBO. Ale to zaraz sprawdzimy. No przede wszystkim HBO Max ma mieć swoje specjalne promocje, przepraszam, produkcje, które się nazywa Max Originals. Będzie gromadziła katalog Warner Bros., New Line, The CW, TNT albo Cartoon Network. O, to jest ciekawe. Sytuacja przypomina więc te, w której znalazło się Disney, czyli robią po prostu konkurencję Dla Netflixa, dla Disneya. Będą nowe zamówione seriale tylko na tą platformę. No tak, bo przecież te wszystkie platformy streamingowe teraz poszły w produkcję swoich seriali. O, no proszę. No to ja jestem tym zainteresowany, bo na przykład oglądałem pierwszy sezon Doom Patrol i teraz będzie tam kontynuowany Doom Patrol. Na tym nowym serialu? Na nowym. Ma być jeszcze Zielona Latarnia. O. DC Super Hero High. To nie wiem. I wiele innych produkcji. Poczekamy, zobaczymy. Mam nadzieję, że będą to na poziomie jakieś produkcje. No, wygląda na to, że może być dobrze. O, jak dla zainteresowanych będą też plotkara. Gossip Girl tak zwana. Więc będą. Nie mam pojęcia, nie oglądałem, nie wiem co to jest. No, ja też nie. No, także... Będzie wszystko cały czas to samo. W tej samej formule, tak? To samo co w Netflixie, to samo co w Disney+. Chociaż
Też Disney Plus zapowiedziało jakieś produkcje, ale na wejściu, to będzie przede wszystkim klasyka. Klasyka Disneya, wszystkie filmy. Wszystkie filmy animowane, wszystkie filmy. Pixar, Pixar, Marvel, Gwiezdne Wojny. No tak, no na razie to będzie po prostu to, co już było. Tak. Ale mają w planach, było tam zapowiedzianych parę chyba seriali, które mają wyjść po starcie tego serwisu. Dokładnie. No to co? To czekamy na wasze komentarze. Na wasze opinie. Co byście widzieli na tych różnych platformach, którą będziecie subskrybować. Wasze opinie o Jokerze. Wspominaliśmy o tym? Chyba nie. Nie, no to kończymy. Dobra. Wasze opinie o Jokerze. I dajcie nam znać. Czy filmy w ogóle w tym klimacie Jokera mają sens. Albo jak widzicie przyszłość DC. Może mają iść bardziej w mroczne klimaty? Batman. Trylogia? Mrocznego Rycerza. Mrocznego Rycerza. Rycerza. Tak jest. No tak. Czekamy na wasze komentarze. I do zobaczenia. I do usłyszenia. Na razie, cześć.